Hej, mogę się z wami pobawić? A masz swojego misia? Nie. Nie możesz. Hej, jak się nazywasz? Jestem Grace. A ty? Ja jestem Stella. Chcesz się może ze mną pobawić? Tak, pewnie. To chodź. Tutaj jest pudełko z zabawkami. Możemy jakieś wybrać. Wybieraj, jakie chcesz. Okej. Wybrałam te. Mogą być? Tak, pewnie. Chodź. Czekaj. Już biegnę. Mogę być tym kotkiem? Jest do mnie podobny. Pewnie. Ja może będę tymi dwoma? Okej, świetnie. One mają lepsze zabawki od nas. Hej. Mogę się z wami pobawić? Nie. Dlaczego? Bo nie chciałaś się bawić z Grace. Przepraszam. Obiecujesz, to się więcej nie powtórzy. Nie chciałaś się bawić z Grace i byłaś dla niej niemiła. Jeśli chce, to może się z nami pobawić. Okej, dobra, ale tylko raz. Jej! To którym mogę być? Mogę być tym fioletowym? Tak. Dziękuję. Uwielbiam Grace. No kiedy ona będzie? Hejka! Hej, czekałam na ciebie. Co dzisiaj robimy? Widzisz ten automat? Tak, widzę. Zawsze chciałam z niego skorzystać, ale nigdy nie miałam okazji. Idziemy wypróbować? Jasne! Berek, gonisz? Hej! Stella, tak? Przyjdziesz kiedyś do mnie do domu? Pewnie! Będziemy mogły się pobawić u mnie. A moja mama by nam zrobiła coś słodkiego do jedzenia. To super! Porozmawiam z mamą. Na pewno mi pozwoli. To świetnie! Witam cię w pierwszej klasie liceum, Stella. Nie wierzę, że to tak szybko zleciało. Dopiero co chodziliśmy do przedszkola, teraz już liceum. I cały czas razem. Mam nadzieję, że będą jakieś ładne chłopaki w tym liceum. Chłopaki. Możliwe. Chyba się stresujesz, co? Trochę tak. Nie ma czego. Chodź, znajdziemy naszą szafkę. Oficjalnie boję się liceum. Przez tą dziewczynę? Daj spokój. W sensie, no fakt, była trochę straszna, ale no nie wszyscy tacy są. No, mam nadzieję. To co robimy? Mamy jakieś 10 minut do dzwonka. Ja bym z kimś pogadała. Możemy, ale po co? No jak to po co? Żeby kogoś poznać. Może do nich. Okej, to chodźmy. Hej, z której klasy jesteście? Pierwszej. Wy też? Co ja mam zrobić? Powiedzieć jej, jak się czuję? Nie, to jest głupi pomysł. Może mnie znienawidzić. A ja nie chcę stracić najlepszej przyjaciółki. Będę po prostu udawała, jakby mi na niej w ogóle nie zależało.
Kochany pamiętniczku, ciągle się zastanawiam nad tym, co zrobić z moimi uczuciami do Grace. Uznałam, że będę udawała, jakby mi na niej w ogóle nie zależało. Wiem, że to nie jest dobry pomysł, ale nie chcę zepsuć naszej przyjaźni, a boję się, że tak może się stać, gdy jej powiem o wszystkim, co czuję. Co ja robię? Może w końcu bym zagadała do tego chłopaka, który mi się tak podoba. Tego o? Tak. On jest z trzeciej klasy. No to co? No nic. Po co masz? Zresztą rób co chcesz. Okej, to idę zagadać. Trzymaj kciuki. Hej. Znamy się? Nie, ale zawsze możemy się poznać. Nie, dzięki. No poczekaj, ej! Jesteś z pierwszej klasy, daj sobie spokój. No to co? Nieważne. Słuchaj, muszę się zmienić. Co masz na myśli? Jak ci w ogóle poszło? Nieważne, ale muszę się zmienić. Chcesz mi w tym towarzyszyć, czy nie? W twojej zmianie? Tak. Okej, ale co chcesz zmienić? Pofarbować może włosy? Nie wiem. Cokolwiek. I zmienić styl. Nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł. Raz się żyje. Po lekcjach idziemy na zakupy. Później do mnie do domu i pofarbujemy mi włosy. I ogólnie zmienimy mnie. No okej, jak chcesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, to na co czekasz? Wybieraj ubrania. Tak dużo ich tutaj jest. Nie wiem w ogóle, jakie wybrać. Chciałabym jakieś różowe. No to tutaj masz dwie różowe sukienki, kokardki. Grace, idziesz? Już mam wszystko. Tak, idę, idę. Te wszystkie rzeczy. Doliczyć reklamówki? Tak, przydałyby się. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Teraz musimy iść tylko po farbę. Do włosów? A wiesz może jaki kolor byś chciała? Myślę nad pomarańczowym. Okej. Stella, jeszcze raz ci to powtórzę, nie musisz się zmieniać. Oj, no przestań, bierz torbę i chodź. W czym mogę służyć? Czy znajdę może w tym sklepie pomarańczową farbę i żółtą? Tak, znajdują się tam. Okej, dziękujemy. No dobra. O, to jest jakaś odżywka. Wezmę ją. Mam farby. Świetnie. Te trzy rzeczy poproszę. Dobrze, doliczyć może reklamówkę? Nie, nie trzeba. Dobrze, możemy już iść do mnie. I zrobimy mi metamorfozę. No w końcu. Strasznie się cieszę. A ty? Też. Na zadowoloną to ty nie wyglądasz. Po prostu nie rozumiem, po co? Jesteś idealna taka, jaka jesteś. Nie musisz się dla nikogo zmieniać. Nie przesadzaj. Bierz torbę i idziemy. W końcu jesteśmy. To od czego zaczynamy? Od pofarbowania mi włosów? Okej, mam ci pomóc, czy sama to zrobisz? Jakbyś mogła pomóc nałożyć mi farbę, to byłabym wdzięczna. Pewnie. To zacznij od tej. Okej. Jest napisane, że musisz trzymać tą farbę 30 minut. Oki. Tyle
ładnych rzeczy mam. Tak, są piękne. Dlaczego ty nie chcesz nic zmienić w swoim wyglądzie? Może kiedyś indziej to zrobię. Okej. Dobra, mija już 30 minut. Pójdę zmyć tą farbę. Wezmę tylko ze sobą ubrania. I szczotkę do włosów. Jestem ciekawa, jak będę wyglądać. Na pewno bardzo ładnie. I jak wyglądam? Wow, Stella. I jak wyglądam? Podobam ci się? Tak, wyglądasz przepięknie. Jeszcze piękniej niż wcześniej, a to było trudno, żeby przebić. No przestań, bo się zarumienię. Pójdę jutro w tych ubraniach do szkoły. Świetny pomysł. Chcesz może u mnie dzisiaj nocować? Pójdziemy jutro razem do szkoły. Tak, pewnie. Pewnie. To super, oglądam jakiś film? Tak, znajdę jakiś. Okej, a ja tutaj trochę posprzątam. Wow, Stella, każdy się na ciebie patrzy. Nigdy tak się nie czułam jak dzisiaj. Czuję się świetnie. W końcu ktoś mnie dostrzega. Ja cię dostrzegam. Od zawsze. Wiem, Grace. Hej, ty jesteś Stella, tak? Tak, to ja. Okej, wyładniałaś. Nie poznałam cię na początku. Dziękuję. Nie ma za co. Stella, chcesz się może ze mną umówić? Wybacz, ale nie. Okej. To ja już pójdę. Biedaczek. No wiem. Co robisz na walentynki? W końcu są już za tydzień. To jest dobre pytanie. Nie wiem, chciałabym z kimś iść. No wiesz, na jakąś taką randkę, ale nie mam z kim. Zawsze my możemy się spotkać. Wiem, tak jak co roku. No tak. Kochany pamiętniczku, pofarbowałam włosy i zmieniłam styl. Grace myśli, że zrobiłam to dla kogoś innego. Zrobiłam to głównie dla siebie i dla niej. Mam nadzieję, że teraz może jej się bardziej spodobam i że w końcu dostrzegnie to, że kocham ją. Strasznie. Co ja piszę? Jak tam? Jutro są walentynki. Wiem. Ślicznie wyglądasz poza tym. Dziękuję. Ty też. Naprawdę? Dziękuję. Tak, zawsze byłeś piękna. Naprawdę tak uważasz? Tak, na twoim miejscu też bym pofarbowała włosy. Okej. Od razu byś się lepiej poczuła ze sobą. No i też zmieniłabym twój styl. Pomyślę nad tym. O, i ogólnie to organizuję imprezę. Z okazji walentynek. U mnie w domu. Naprawdę? Tak. Muszę tylko jeszcze powiadomić o tym wszystkich. Okej, to świetnie.
zapalił światło? Hejka? Grace? Grace, wow. Posłuchałam się ciebie. Jesteś przepiękna. Ale już ci to mówiłam 1000 razy. Dziękuję. Możemy dalej kontynuować imprezę? Pewnie. Teraz. Okej. Nie tak prędko. Zapalcie światła. Cóż, Grace jest chyba nieświadoma paru rzeczy. I zaraz się przekona. O co chodzi? Znajesz to, kochana Stello? Masz to w tej chwili zostawić. A to dlaczego? O co chodzi? Skąd ty to masz w ogóle? Nie masz prawa dotykać moich rzeczy. Może zacznę czytać? Nie, nie, proszę. Suń się, bo jestem zajęta. Kochany pamiętniczku, od tylu lat moje uczucia dalej się nie zmieniły. Masz w tej chwili przestać. Właśnie zostaw to. Ej, spokojnie. Czekam na ten dzień, aż w końcu będę mogła jej powiedzieć to, co naprawdę czuję. Myślę jednak, że ten dzień się nigdy nie wydarzy. Próbowałam przejąć swoją uwagę innymi osobami, ale nie udało się. Ciągle w głowie mam ją, Grace. Grace jest najlepszą osobą, jaką w życiu spotkałam. Potrafi mnie rozbawić w każdym momencie, nawet gdy będę najbardziej smutna. Jest przeurocza, przekochana, piękna i do tego jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Grace, kocham cię. Jakież to urocze. Na jej własnej imprezie czytasz jej pamiętnik? To ja będę iść. Na razie. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. To jest prawda? Tak, to jest prawda. Dlaczego nigdy mi nie powiedziałaś? Bo się bałam, że mnie znienawidzisz, że zepsuję naszą przyjaźń. To dlaczego ciągle latałaś za innymi osobami, skoro że niby kochasz mnie? Bo nie chciałam, żebyś się kiedykolwiek dowiedziała i tak samo chciałam, żeby mi to uczucie przeszło, ale nigdy nie mogło mi przejść. Grace, ja ciebie kocham. Od zawsze. Dobra, gaście te światła, impreza dalej trwa!